Cześć, siemano, z tej strony Noli, witam was w takim filmie. Nie jestem dobry w nagrywaniu takich filmów, ale postaram się, bo muszę odpowiedzieć na dwie rzeczy. Ten film będzie bez cięć, także to będzie taka surówka, po prostu pogadamy sobie. Słuchajcie, tak jak mówiłem, dwie rzeczy. Po pierwsze, dużo osób mówi, że w ostatnich filmach stosuje tak zwany clickbait. I ludzie, wam powiem jedno. Wiem, że to robię i będę to robił dalej. Z jednego względu, słuchajcie. Jestem youtuberem, który ma prawie 500 000 subskrypcji, tak? I chcę ciągle rosnąć, chcę ciągle się utrzymywać, no nie? Więc jeżeli nazwę film na przykład LOL poleciała mi kosa, zobacz jak, no to wiadomo, że ten film będzie bardziej klikalny niż na przykład otwieranie skrzynek 25. No w co byście bardziej kliknęli? No jasne, że w to. Dlatego się stosuje takie zabiegi, żeby po prostu przyciągnąć więcej widzów. Jeżeli bym takiego czegoś nie robił, to gwarantuję wam, że mój kanał by upadł i by był na poziomie innych kanałów, które nagrywają CS-a w Polsce, czyli bym miał tam po nawet, nie wiem, 20-30 tysięcy widzów. A jak chce się rozwijać? Jeżeli jakiś youtuber wam mówi, że on to ma gdzieś te wyświetlenia i to wszystko i te łapki i widzów, to tak naprawdę on was kłamie, bo każdy, kto nagrywa filmy, chce się rozwijać. Po co nagrywasz filmy? I po co je wrzucasz do internetu? Dla siebie? Nie wrzucasz ich dla siebie, bo po co ci za 10 lat na przykład wiedzieć, jak rzucić smoka na galę? No nie jest ci to potrzebne, tak? To robię po prostu dla was, żeby wam się przyjemnie i fajnie oglądało to wszystko, tak? I z tego powodu chcę też rosnąć. Nie chcę umrzeć na przykład tak jak na przykład Husiek, nie? Na przykład Husiek ma 500 000 wyświetleń i ma na przykład 1000 wyświetleń na film. Strasznie chłopa lubię, bo na przykład kiedyś mi pomógł, no ale no on nie robi tych zabiegów typu clickbait i dlatego stoi teraz na takim poziomie, jakim stoi. Nie chcę do tego poziomu dojść, dlatego to stosuję i nie będę was ukrywał. Ja wiem, że to jest clickbait, nie? Ja wiem, że tam staram się zazwyczaj wklejać to, co jest w filmie, no nie? Więc jak na przykład wklejam kosa i Galil po środku, tak jak było w ostatnim filmie, no to nic mi nie dropło, tak? Ale jeżeli bym na przykład wziął te dwie kosy, na przykład z tyłu wstawił i wstawił jakiś screen z openingu, no to ja wiem, żeby było dobrze, nie? Ale nie chcę tego robić, bo chcę, żebyście powiedzieli, o kurde, co się stało, kliknę w to, zobaczę, nie? I o to przede wszystkim chodzi. Nie będę mówił, że to nie clickbait, bo tak każdy youtuber się broni. Ja wiem, że robię clickbaity, będę robił je dalej. Kto chce, niech ogląda, kto nie chce, niech nie klika, kto wie, że na przykład ten film może być clickbaitem, niech nie klika, prosta sprawa. Nikogo do tego nie zmuszam. No i po prostu chcę robić YouTube'a tak jak ja robię, tak? Kiedyś nie było takiego czegoś, że na przykład ktoś się do ciebie przyczepił, akurat do mnie się nikt nie przyczepił, ale pewno tam się znajdzie kilka osób, które stwierdzą, że robię źle, zresztą po ilości łapek w dół na przykład w ostatnim filmie, no to ja widzę, że na przykład to się wam nie spodobało i będę trochę mniej, na pewno mniej drastycznie robił takie rzeczy, jak w ostatnim filmie. Tak, żebym popłynął, że straciłem wątek, bo jest godzina 6 rano. No, więc kiedyś nie było tak, że ktoś się do ciebie przyczepił. To jest twój film, twoja miniaturka, twój tytuł, więc czemu ktoś na przykład ma ci robić albo dramę, albo ktoś ma ci robić cokolwiek, nie ma żadnej dramy jak ktoś, ale ktoś ma ci robić dramę, albo ktoś ci ma mówić, o, tak nie powinieneś ustawić, bo tak. To jest twój film, możesz zrobić co chcesz, tak jak są to moje filmy i mogę sobie ustawić miniaturkę, tytuł, jaki chcę. I tak będę robił po prostu. Nie będę nazywał otwieranie skrzynek 25, bo tego się już dawno nie robi. Tylko na przykład nazwę odcinek LOL wypadła mi kosa, zobacz jak to się stało, nie? No i finito, no i to jest lepszy tytuł niż jej otwieranie skrzynek 25. Jeżeli YouTube ma wyglądać tak szaro, to prawdopodobnie połowa ludzi, która go ogląda, by go nie oglądała, bo by nie miała w co klikać, tak? No i druga sprawa to jest Blow. Wkleiłem Blowa do swojego poprzedniego filmu i dużo osób powiedziało, nie możesz wkleić Blowa, weź, idź, Blow fajny, ty uciekaj, won, nie będziesz mi tu mówił nic o Blowie. Słuchajcie, Blowa tylko wkleiłem dlatego, że brakowało mu 6000 subów do 3 milionów. Chciałem, żeby dobił to jak najszybciej tak naprawdę, bo lubię Blowa, z Karolem kiedyś nawet grałem w CS-a. Pamiętam, kurde, nawet jest jedno fragmowi, w moim jednym fragmowi jest nawet akcja, w którym właśnie gram z Blowem w CS-a, także kto jest ciekawy, to tam w opisie wkleję minutę i ten. No. Także lubię Karola, chciałem, żeby dobił jak najszybciej te 3 miliony. Zresztą dużo osób na YouTubie pisało, na przykład Meduza też na Feju napisał, że niedługo 3 miliony Blow, nice. To każdy wspominał mniej więcej i Blow wbił mniej więcej chyba w ten dzień z 10 tysięcy subów. Także ja nic do Blowa nie mam. Nie wiem, Blow raczej nic nie ma do mnie, bo graliśmy w CS, gadaliśmy tam kilkanaście razy. Teraz jakoś kontaktu nie trzymamy, a to było, nie wiem, z pół roku temu może, więc no. Ja nic do Karola nie mam, prawdopodobnie on do mnie też nie, więc chill out i spokój dla osób, które się tak spinały, bo ja wiem, że dużo młodych osób ogląda i nie każdy rozumie, że to by mógł być tylko taki żarcik. A jeżeli dotrwaliście do samego końca, to słuchajcie, mam takie koszulki, niebieska.
Czerwona. Czarna. I biała. I słuchajcie, niedługo pojawi się konkurs dla osób, które kupiły koszulki w moim sklepie. Dosyć fajny konkurs, więc jeżeli jeszcze nie kupiłeś, a chcesz wziąć udział, to walnij, jak już masz kupić, nie? Bo jak chcesz, na przykład zastanawiać się z 2 tygodnie, czy za 2 tygodnie kupić, to lepiej kup teraz, bo konkurs może już być całkiem niedługo. I słuchajcie, bardzo ważne jest to, do jakiego teamu będziecie należeć. Czy będziecie należeć do teamu białego, czarnego, niebieskiego, czy czerwonego. Bo to będzie miało lekkie znaczenie w konkursie, także wybierzcie dobrze swoją koszulkę, albo która się wam po prostu najbardziej podoba. I to tyle, jeżeli ktoś się poczuł urażony, to przepraszam, będę teraz robił trochę mniej inwazyjne miniaturki, ale dalej będę robił takie mniej więcej w moim stylu, więc jeżeli kurde ci się nie podoba, to nie klikaj w te filmy po prostu, a jeżeli ci się podoba, no to oglądaj dalej, bo takich widzów chcę tu widzieć. No i co, trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym filmie, mam nadzieję, że już normalnym. Cześć!